To jest Espresso z Układem Sił. Eugeniusz Romer, zapraszam. Szef marynarki wojennej Tajwanu Tang Hua odwiedzi Stany Zjednoczone. Dowiedziała się agencja Reutera. Będzie rozmawiał o zintensyfikowaniu współpracy na rzecz obronności w obliczu zagrożenia ze strony Chin kontynentalnych. Stany Zjednoczone oficjalnie nie mają relacji dyplomatycznych z Tajwanem. Rzeczywista współpraca na polu militarnym jest jednak rozszerzana co najmniej od 2016 roku w obawie przed działaniami Chin. Chińska Republika Ludowa regularnie wysyła myśliwce w pobliże Tajwanu. Tajwańczycy to też Chińczycy. Oni rozumieją, jaki fortel może im Pekin przygotować. Władze obecne, te, które od 20 maja bieżącego roku będą sprawowały władzę na mocy wyborów ze stycznia tego roku, mówią, że będą budowały Whole Society Defense System, budowanie systemu bezpieczeństwa, systemu obrony całego społeczeństwa, czyli wzmacniają armię, wzmacniają gospodarkę, wzmacniają siły obrony terytorialnej i wzmacniają świadomość kwestii bezpieczeństwa w całym społeczeństwie. Mówi profesor Bogdan Guralczyk z Uniwersytetu Warszawskiego. Współpraca Waszyngtona-Tajpej wpisuje się w amerykańską koncepcję powstrzymywania ewentualnych militarnych działań Chin na tzw. pierwszym łańcuchu wysp, obejmującym Japonię, Tajwan, Filipiny i Borneo. Dla Pekinu zjednoczenie z Tajwanem ma znaczenie symboliczne. Niezmiernie istotny jest także zlokalizowany na Formozie przemysł półprzewodnikowy. TSMC, Taiwan Semiconductors Manufacturing Company, to jest monopolista na te najmniejsze, najczulsze, a tym samym najlepsze i najbardziej poszukiwane półprzewodniki. Ma 92% światowej produkcji. Gdyby do tego zjednoczenia doszło pokojowo, to automatem Chiny są numerem jeden w gospodarce, w handlu, no i również w wysokich technologiach, dlatego tak ta rozgrywka jest teraz ważna. Dodaje profesor Guralczyk. Zarówno Pentagon, jak i Tajpej oraz Pekin odmówiły agencji Reutera komentarza w sprawie wizyty Tanga Hua. Cała rozmowa z profesorem Bogdanem Guralczykiem jest dostępna na kanale Układu Sił w YouTube. To było Espresso z Układem Sił. Zapraszamy również do słuchania i oglądania naszych dłuższych form na YouTube i w Spotify oraz czytania analiz i artykułów na www.ukladsil.pl i w papierowej wersji magazynu. Thank you.